Oddłużamy od komornika. Krzysiu, dlaczego akurat do mnie napisałeś w sprawie długów, a nie do innej kancelarii? Mateusz, miałem parę innych kancelarii i po prostu to się nie udało. A kiedy zobaczyłem na Facebooku, no i myślę, że to jest to, że jesteś super człowiekiem. Takich ludzi trzeba szukać właśnie, co pomagają od serca, a nie, kurde, oszukują, wiesz. Dobra, a powiedziałeś, że inne kancelarie, ale co, oszukały cię na pieniądze? Bardziej to byli adwokaci, wiesz. I oszukali mnie tak gdzieś 16 tysięcy, no ale... 16 tysięcy? Za co? No i jeden tam po prostu zaczął coś robić, no i już mówi, że będzie tanio, tanio, a tu się okazało, że po 2 miesiącach już chciał 6 tysięcy i że jedzie na wakacje, to żebym jeszcze mu dopłacił tam ileś, no na uważnie, to już jest, no, takie dziwne sytuacje po prostu. To później miałem, mój kolega mi doradził, żeby iść do innego adwokata. Ja nie sprawdziłem, bo to z polecenia. Okazało się, że to oszust. Dałem mu 11 tysięcy, a szkoda gadać.